Salam alaikum, z tej strony Adrian, a to jest prezentacja mojego powrotowego gospodarstwa razem z modpakiem, który będzie w opisie, więc możecie sobie tam pobrać maszynki, pobrać sobie safe, mapa jest w... Reszta będzie chyba w osobnym linku, będzie od razu tam mapa, modpak i safe. Już tam nie chciałem tam jakichś tam żadnych ceregieli, taki powrotowy modpak z mojej strony. Mam nadzieję, że wbijemy w tym miesiącu 16 tysięcy subskrypcji. Tak z tyle co pamiętam, niedużo tam brakuje. A nie będę wam już tutaj przedłużał, lecimy sobie. Mapa to jest z Dziechów, tak już mówiłem, link w opisie. Trochę tutaj ogarnąłem, w sensie zrobiłem kilka tutaj mniejszych pól. Musicie sobie ogarnąć trochę też... Czekajcie, tę piłę można już sprzedać. Musiałem... W jednym momencie ją potrzebowałem, żeby jedną rzecz wyciąć. W sumie mogę łączyć dźwięki w grze, żeby coś tu było słychać. Musicie sobie ogarnąć te... Jak to się nazywa? Wróciłem do świata farminga, zapomniałem jak się nazywają te poszczególne rzeczy. Tą miedzę sobie musicie ogarnąć, bo nie na każdym tam polu ogarnąłem to. I tutaj mamy sobie właśnie wjazd do gospodarstwa z głównej drogi, z asfaltówki, tutaj na lewo, cyk, 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 tutaj tędy i myk, otwieramy sobie bramkę. Myślę, że gospodarstwo wyszło elegancko, pokażę wam może je teraz z góry. Jest nastawione na hodowlę krów oraz kur. Także wszystko elegancko. Przyspieszmy sobie trochę. I co? Co mamy? Zapomniałem kompletnie jak się to robi. Dlatego tu wam pokażę może też na szybko. Co mamy tu na tym gospodarstwie? Szczepka, dwukółka do samochodu. To był Fiat Uno chyba bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Zaraz sobie przypomnę, bo nie chcę was tutaj tego... No, dobrze powiedziałem. Fiat Uno. Tu mamy Ursusa 912 w kolorze żółtym i siewnik zbożowy i saria. Jeśli dobrze przeczytałem to tego, to świetnie, jeśli źle, no to mnie poprawcie. Nie mam kompletnie pojęcia jak to się czyta, jak to się wymawia, więc po prostu powiem tak jak po prostu się czyta wedle mnie, że Isaria. Co my tutaj dalej mamy? Zgrabiareczkę Pottingera. To sianokosów idealny sprzęcik. Przetrząsarka, nawet nie mam pojęcia jaka to jest firma. Jakiś Kun może. I kosiareczka rotacyjna Z105 łamane na 1. Tutaj sobie stoi hederek do bizonka. No, to chyba tyle jeśli chodzi o niego. Co do ciągników, no to tutaj oczywiście jest największy ciągnik na tym gospodarstwie. Oraz mamy dwa mniejsze. Jeden z turem, czyli Ursus C330 oraz średni ciągnik na gospodarstwie, czyli 63P. W tych garażach bodajże nic nie chowałem, także możemy je po prostu wyjąć. To są takie po prostu, wiecie, ciągnik schować na zimę, jak na przykład, żeby na podwórzu nie stał. Czy coś tam jeszcze tutaj przechować, jakieś nawozy. Tutaj też chyba nic nie ma, ale na pewno tutaj już coś mamy. I tutaj mamy prasę rolującą Neufholanda PR6090 w kolorze tutaj, jak to Neufholand, żółtym. Nie będę się za bardzo nad nią dużo rozwodził, więc możemy sobie zamknąć i przejść tutaj. Bo tutaj ogólnie cały kryje się nasz park maszynowy. No tutaj mamy jeszcze tego silosa, to sobie te kurki chodzą. Także wszystko elegancko. I tutaj ogólnie w tym garażu cały park maszynowy, począwszy od rowera po bizona. Także polećmy sobie od prawej do lewej. Rozsiewacz nawozu, taki ala lej, strumyk. Tutaj agregat z podsiewaczem. Kopaczka do ziemniaczków, czyli cały tutaj sprzęt ziemniaczany mamy schowany tutaj, w tej... Nie wiem jak to nazwać dobrze. To jest dościnany łęcin oraz sadzareczka AgroZ. Bizonek z sieczkarnią. Także idealnie sobie tutaj czeka na
No żniwa. Nie wiem, czy będziecie coś słyszeć, ale w tym momencie go właśnie odpaliłem. Reszta sprzętu, opryskiwacz. Tutaj siewka do wapna. Bo już zainwestowałem, nie było tam... Ja na początku chciałem, żeby po prostu ją pożyczać, tylko dojść ze wsi, żeby sobie te wapno rozrzucać. Ale już zainwestowałem, więc jest. Mamy tu jeszcze siewnik do kukurydzy. Nie wiem, czy nazwać to ciągle siewnikiem, czy sadzarką do kukurydzy. Znaczy mówi się chyba siewnik do kukurydzy. Jest to firma... Co to za firma? Zaraz sprawdzimy. Znawcą nie jestem, więc to wam przepraszam was za to. Rau, tak się nazywa ta firma. I dwie przyczepki tutaj mamy. Autosanki. Nie wiem, czy to jest autosan te drugie. Więc wolę to sprawdzić. Sorry, że nie jestem przygotowany, ale... Ulep kasztanowy, dobra. Tak ją nazwiemy, jednoosiówka. Ulep kasztanowy. W kolorze srebrnym. Takim bardziej ciemnym, srebrnym, szarym. O. Oraz autosanka D47 z nakładkami. Także jeśli chodzi o ten garaż, no to tutaj mamy już praktycznie wszystko pokazane. Możemy sobie z niego wyjść. W sumie pewnie nie trzeba tutaj zamykać tych wrotni, tutaj będą otwarte. Mamy tutaj boczny wyjazd z gospodarstwa. Brama otwiera się, widzicie, do środeczka. No, problem jest z tymi wrotami, także jak macie otwartą bramę, to nie otwierajcie tych wrót, bo będzie to brzydko wyglądać. A tutaj mamy taki tylny wyjazd z gospodarstwa, czy tam tylny, bardziej boczny, od strony tyłu. I tutaj mamy beczkę do gnojowicy, już trochę większa, żeby tam się nie bawić, te małe takie pod 60, jak już mamy większy ciągnik i będzie raczej modernizacja gospodarstwa. I tak jakby ten odcinek prezentujący to gospodarstwo można też nazwać takim jakby odcinkiem zerowym z mojej takiej live'owo-odcinkowej serii, bo odcinków tam nie będę za często nagrywał, ale na streamach będziemy sobie właśnie tutaj grać. Także tyle. Tutaj mamy, nie wiem jak to nazwać, spichlerz do ziemniaków, reszta sprzętu, agregat oraz puk pięcioskibowy. No tutaj jest trochę wąsko z tyłu, no ale mówię, można sobie powiększyć gospodarstwo, ten teren można w to zagospodarować, złom oraz tutaj płyta opornika, ale najważniejszym tutaj sprzętem jest rozrzutnik opornika N218 łamane na 2 z nadstawkami, także 8 ton ładowności, nasze krówki, silos na kiszonkę, czy tam pryzma, no i wyjazd już tutaj na pole. I tak jak mówię, ogarniałem sobie tutaj te pola, trochę tutaj poogarniałem, tak na szybko oczywiście, więc ja sobie to będę później upiększał. Wy sobie to zróbcie sami, tak jak to każdy umie i jak to każdy woli. Także safe jest w pełni już ogarnięty, jakby żadnych tutaj błędów też nie powinno być, ze względu na to, że co najmniej 90 tutaj sprzętu jest z ModHuba. Ten Bizon i ta 30 tylko nie są, a tak to reszta sprzętu tutaj z ModHuba, także jeśli wam się jakby prezentacja Safe ModPack spodobał, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i możecie pozytywny komentarz. Zapraszam też na streamy, bo tam głównie się mój kanał będzie rozwijał. Taki bardziej streamerski kanał, bardziej niż odcinkowy, także tam was odsyłam. Trzymajcie się. Życzę wam miłego wieczoru oraz majówki, bo już w sumie 2 dni zostały. Także trzymajcie się, hejo!